Witam Państwa serdecznie, Patrycja Nawrocka i zapraszam na rozmowę Echo24. A moim i Państwa gościem jest dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, pan Piotr Pobrotyn. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. No i muszę powiedzieć, że temat Szpitala Uniwersyteckiego przewijał się w naszych materiałach Echo24 w 2016 bardzo często, a to dlatego, że dużo się działo. I właśnie przypomnijmy, jakie największe sukcesy medyczne w 2016 roku. To, co się wydarzyło w szpitalu, właściwie można by opowiadać całymi godzinami. Najistotniejsze, chyba i takie najbardziej medialne, były te doniesienia, które zmieniły medycynę. Nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Najbardziej spektakularna rzecz wydarzyła się przed świętami. Gościliśmy u siebie doktora, który przeszczepiał. Pana doktora Domasiewicza na klinice u pana profesora Goska, klinice chirurgii ręki. Rzecz bez precedensu, bo otwierająca nowe spojrzenie na medycynę światową. Po raz pierwszy w świecie udało się przeszczepić rękę. Panu, który urodził się z wadą wrodzoną, bez ręki. To zmieniło w ogóle podejście i patrzenie na medyczny aspekt tego, co my robimy. Zresztą po raz kolejny z rzędu, bo ja przypomnę, że takie spektakularne medyczne innowacje, które dają wkład naszego szpitala, naszego Uniwersytetu Medycznego w światową medycynę, mieliśmy już wcześniej, chociażby rdzeń kręgowy i pan Fidyk głośno komentowany przez media niedawno. Człowiek, który miał przecięte rdzeń kręgowe i zaczął chodzić dzięki komórkom glejowym i zespołowi pana profesora Jarmundowicza. Zresztą ten zespół w roku 2016 również zaistniał w polskiej światowej medycynie. Wszczepiliśmy, implementowaliśmy elektrodę, która w storze rdzenia kręgowego, która w tym skazaniu po raz pierwszy pozwoliła na usunięcie dysfunkcji pacjentowi. Rozpoczęliśmy również nabór na dalszą część leczenia pacjentów z przeciętym rdzeniem kręgowym. Ten nabór na całym świecie w tej chwili trwa. Z rzeczy bardzo ciekawych warto przypomnieć początek roku i uratowanie życia pacjentowi, 30-parolatkowi, któremu przeszczepiliśmy w trybie natychmiastowym wątrobę. Pacjent, który miał olbrzymie szczęście, bo znalazł się dawca, a my mieliśmy olbrzymie szczęście, że mogliśmy pomóc i temu człowiekowi uratować życie. Z rzeczy osobliwych i bardzo ważnych, ponad 30 milionów złotych przez ostatnie 3 lata polscy podatnicy wydawali na leczenie naszych małych pacjentów, dzieci, w zakresie wad wrodzonych ortopedycznie. Zespół pana profesora Dragana, czyli druga nasza klinika ortopedyczna, zainicjowała zabiegi operacyjne. Można już je robić w Polsce bez problemu, czyli nie musimy narażać i na stres, i na wyjazdy zagraniczne, i na gigantyczne koszty z tym związane rodzin naszych pacjentów. Robimy to jako jedyny ośrodek w Polsce. To, co ważne, Warszawa, petarda, chęć amputacji w Warszawie dłoni pacjentowi. Ten pacjent przyjechał do nas i też zespół kliniki chirurgii ręki uratował rękę i wydaje się, że wszystko jest w porządku. Tych zabiegów zresztą wykonaliśmy parę dotyczących. Można powiedzieć, że te ręce stają się powoli specjalnością wrocławskiego szpitala. To jest udany transfer i pana doktora Domasiewicza do nas i zaangażowania Uniwersytetu Medycznego długoletniego i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i zespołu i współpracy zarówno pana profesora Goska, jak i pana profesora Dragana. I ta część jest taka chlubna, bo na świecie jesteśmy już pomału rozpoznawalni. Jest to nasz wkład w światową medycynę bez trzech zdań. Polscy pacjenci mogą z tego korzystać i myślę, że możemy się cieszyć, że coś faktycznie robimy takiego, że świat się przygląda, patrzy i mówi, o, warto przyjechać i zobaczyć, że to, co jest myślą naukową, to, co jest myślą tą leczniczą i szpitala, i uniwersytetu, faktycznie budzi zachwyt i entuzjazm. A jaki ten światowy sukces ma znaczenie dla studentów? To jest kolejna rzecz, bo trzeba pamiętać, że Uniwersytecki Szpital Kliniczny jest bazą dla Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Zadania, które my realizujemy, to nie tylko leczenie, to wpływ na rozwój nauki, który Uniwersytet realizuje i wpływ na rozwój dydaktyki. Nie tylko tej dydaktyki przeddyplomowej, czyli studenci mogą zobaczyć, mogą korzystać z tego materiału, mogą oglądać filmy, rozmawiać z lekarzami, którzy faktycznie i fizycznie wykonują te procedury, leczą tych pacjentów z takim dużym sukcesem, ale również kształcimy w systemie podyplomowym, czyli specjalizacyjnym. Około 300 rezydentów, tylu przewija się cały czas w szpitalu. To są lekarze, którzy robią specjalizacje w różnych specjalnościach. No i około 100 osób robi staże podyplomowe w naszej placówce, że jesteśmy prężnym, dużym ośrodkiem bazy dydaktycznej, bazy naukowej Uniwersytetu Medycznego. A jako Uniwersytecki Szpital Kliniczny staramy się to wszystko robić, co w medycynie nowatorskiej, innowacyjnej, medycynie wysokospecjalistycznej powinny takie szpitale robić. Mhm. To są korzyści od szpitala dla studentów. A czy studenci też przykładają swoją cegiełkę do rozwoju badań w szpitalu? No, mają taką możliwość oczywiście i trzeba pamiętać, że nie da się rozdzielić funkcji dydaktyki nauki i funkcji
leczenia chorych, jednostka uniwersytecka, szpital akademicki, uniwersytet medyczny, to wszystko jest ze sobą bardzo ściśle powiązane, to też doskonała współpraca uniwersytetu i szpitala jest warunkiem osiągania sukcesu. Ja mogę podziękować panu rektorowi, który wspiera nas z każdej możliwej strony i całemu gronu rektorskiemu. Szefowie naszych oddziałów to szefowie katedry klinik, czyli jednostek uniwersytetu. Oni również są ordynatorami oddziałów, którymi ja zarządzam w szpitalu i staram się ten proces wspólnie z nimi zrealizować. Warto również mówić o innych sukcesach. Przylądek nadziei, czyli klinika onkohematologii. Skończył roczek. Minął rok. Udały nam się spektakularne rzeczy. Statystyki wyleczeń przy przeszczepach są najlepsze w Europie. Jest to ośrodek, który wykonuje blisko 100 przeszczepów rocznie. Nie ma takiego drugiego ośrodka w Europie. Wykonaliśmy również przeszczep dla chorych z chorobami metabolicznymi, którym dajemy szansę na szybki powrót do zdrowia. Też ta spektakularna procedura odbyła się u nas. Zespół pani profesor Chybickiej, pana profesora Kałwaka zrobił, myślę, milowy krok dla rodzin, które wcześniej straciły dzieci. Dzisiaj te dzieci mają, te dzieci się świetnie rozwijają. Bardzo się cieszymy, że ten wkład nasz w to wszystko tak jest widoczny, postrzegany i dobrze postrzegany i chwalony przez pacjentów, bo my to jesteśmy, żeby leczyć, żeby ratować życie i zdrowie. Szpital, który 10 lat temu był najbardziej zadłużonym szpitalem w Polsce, warto o tym przypomnieć, od 10 lat, to, że szpital generuje przez te 10 lat zyski. Te zyski przeznacza właśnie w nową technologię, w inwestycje, w kapitał ludzki, w kapitał sprzętowy. Dzięki tym pieniądzom możemy robić takie rzeczy. To moglibyśmy robić jeszcze więcej, bo co jest ograniczeniem? I co jest ograniczeniem? Ograniczeniem jest to, że są kolejki, że wszystkim pacjentom, którym moglibyśmy dzisiaj pomóc, nie możemy pomóc, dlatego że niestety mamy ograniczone źródła u płatnika publicznego. Po prostu Narodowy Fundusz Zdrowia tych środków ma ograniczoną liczbę, dzieli tak, jak może. Przez to część pacjentów musi czekać, co jest pewnie frustrujące dla nich i na pewno niezadowalające dla nas. Żywimy nadzieję, że w kolejnych latach to, co my robimy, czyli ten wkład, nasza rzetelna, dobra praca, to będzie skutkowała tym, że tych pieniędzy do szpitala będzie wpływało coraz więcej. W związku z tymi kolejkami, czy pan dyrektor zamierza rozbudowywać szpital, czy są takie plany? No, szpital, który miał mieć kiedyś 650 łóżek, dzisiaj ma prawie 1100. Zagospodarowaliśmy każdy możliwy kąt, każdy strych, on służy pacjentom. Te przestrzenie zostały przeznaczone na bazę łóżkową, na bazę diagnostyczną, na sale zabiegowe, sale operacyjne. Także wykorzystujemy wszystko, co w szpitalu można, ale nie jesteśmy z gumy. Bardzo chętnie chcielibyśmy uruchomić Centrum Medycyny Innowacyjnej, Centrum Medycyny i Robotyki Klinicznej. Uważamy, że to jest miejsce, gdzie powinno się to odbywać. Brakuje nam bazy opieki paliatywnej. W tym roku 2016 również uruchomiliśmy funkcjonalną strukturę w szpitalu, czyli Centrum Leczenia Bólu i Medycyny Paliatywnej. Chcemy walczyć z bólem, chcemy pacjentom dać szansę na to, żeby choroba i diagnostyka w szpitalu nie kojarzyła się z bólem. Jako jeden z pierwszych szpitali weszliśmy w leczenie, nie w leczenie, może w porody, w znieczuleniu dla pacjentek. One nie były jeszcze wtedy finansowane, to było takie nasze preludium. Ćwiczyliśmy odczuwanie bólu i walkę z bólem u naszych pacjentów. To będziemy dalej rozwijali. Szefem tego ośrodka został pan profesor Kibler, osoba znana. Rozwój bólu. Ćwiczyliśmy walkę może i monitoring bólu przez pacjenta. W jaki sposób? Mieliśmy taki test czytników bólu. Pacjenci mieli do dyspozycji skalę, którą elektronicznie wybierali w skali od 1 do 10, jak ból według nich ich dotyczy. Podawaliśmy różnego rodzaju leczenie tego bólu, czy leki, czy blokady i monitorowaliśmy, czy ten ból w odczuciu pacjenta, bo przecież ból to odczucie pacjenta, malał czy nie. Ten projekt będzie dalej realizowany. Cała ideologia bólu będzie dotyczyła wszystkich pacjentów w naszej placówce. Rozwijamy dalej poradnie leczenia bólu. To jest coś, co jest bardzo ważne. I myślę, że każdy, który boi się lekarza, nie powinien się bać, bo my choroby często kojarzymy z bólem. Więc nie należy po prostu tego bólu się bać, a musimy wszystko zrobić, żeby to był szpital bez bólu. To jest wyzwanie na kolejne lata. Poza wysoką medycyną jest też ta każdego dnia diagnoza, leczenie paru dziesięciu tysięcy chorych w warunkach łóżka szpitalnego, paruset tysięcy chorych, którzy w trybie czy SOR-u, czy POZ-u, czy poradni specjalistycznych w naszym szpitalu przychodzą, chcą skorzystać z porady. Mówię, często czekają w kolejce, mogę przeprosić pacjentów, bo robimy wszystko, żeby wszystkich przyjąć. Mamy nadzieję, że środki, które się pojawią w przyszłości, umożliwią, że będziemy tak naprawdę reagowali natychmiast, bez zbędnej zwłoki, bez kolejek. To jest coś, co myślę przyświeca nam, lekarzom,
polityką zarządzającą w perspektywie kolejnych lat. A propos środków, to czy na 2017 rok są odpowiednie środki? Odpowiednie są zawsze. Nawet jakby była ich połowa, to szpital może dostosować swoją działalność i po prostu wyhamować w połowie swoją aktywność. No my jesteśmy w stanie leczyć połowę więcej pacjentów niż leczymy. Czyli jeżeli pojawiłoby się połowę więcej środków, to jesteśmy w stanie tak przeorganizować szpital i wykorzystać jego potencjał, że tutaj bez problemu to 50-procentowe większe diagnozowanie, leczenie chorób byłoby możliwe. No, ograniczenie jest w kontrakcie i pewnie jest to bardziej pytanie do publicznego płatnika i do naszej gospodarki, czy ona przyspieszy na tyle, że tych środków będzie więcej. Mamy środków porównywalnie nawet nieco więcej niż w roku 2016, a warto wspomnieć jeszcze, że w 2016 roku to w tych środkach wiele fajnych rzeczy zrobiliśmy. To wtedy walczyliśmy o życie dziecka, które ponad 2 miesiące w łonie matki, która nie miała szansy na przeżycie, było utrzymywane, też relacjonowane przez media, też bez precedensu walka naszych lekarzy. Dzieciak jest zdrowy, zabrał go tata, bardzo nas to cieszy. Zresztą fantastyczny człowiek, który współpracował z nami przez cały ten okres paru miesięcy, był rezydentem naszego szpitala, bo mieszkał z nami. Również z takich sukcesów warto wspomnieć pana doktora Płonkę z kardiochirurgii. To jest młody człowiek, który wygrał nagrodę za najlepszy projekt Europejskiego Towarzystwa Kardiochirurgicznego. To też jest to, co my chcemy robić. Inwestycja w młody potencjał ludzki, w młodych lekarzy, w młode pielęgniarki. Chcielibyśmy, aby ci ludzie się mogli rozwijać, uczyć, żeby mega wartości dodane dla nas, dla społeczeństwa, dla naszego leczenia w przyszłości i dawali tu na miejscu we Wrocławiu dla mieszkańców miasta Wrocławia, regionu dolnośląskiego. Otworzyliście również Bank Mleka. No tak, otworzyliśmy Bank Mleka, nowa inicjatywa. To jest bodajże 4. Bank Mleka w Polsce, pierwsza inicjatywa w regionie. Tutaj i pani profesor Kula-Kolejnik, i pan profesor Zimmer w tej części neonatologia i położnictwo walczyli o to. Przy moim dużym wsparciu jestem też położnikiem w pierwszym wykształceniu, więc bardzo się cieszę, że ta inicjatywa powstała. Zachęcam wszystkich do tego, żeby oddawać się mleko do banku. My naprawdę dbamy o nie, przestrzegamy wszystkie procedury i udostępniamy tam, gdzie ktoś nie może dać własnego mleka, czyli tam, gdzie matki mają problemy z karmieniem. Nie ma nic lepszego jak mleko matki, jeżeli chodzi o karmienie dzieci. Myślę, że tutaj jest to poza dyskusją. Także no, fantastyczna rzecz. Przy tym bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli się zaangażować, bo to jednostką władzy samorządowej i miasto, i uczelnia, i samorząd województwa, i wojewoda. Wszyscy wspierają, to jest fajne. Wszyscy wspierają dobre inicjatywy, a my staramy się to wsparcie wykorzystać. Efekty są, pasmo sukcesów. No na pewno tak, no warto powiedzieć, że ruszyliśmy w ogóle kolejny nowatorski projekt, który pewnie w przyszłości okaże się sukcesem szpitala, już jest fajnym projektem. To jest wykorzystywanie własnych chondrocytów do leczenia ubytków chrząstki we własnych stawach. Tak dla laików, na czym to polega? No będziemy hodujemy chondrocyty własne, czyli komórki chrzęstne. Chcemy wyhodować docelowo własną chrząstkę, żeby nie robić endoprotez, tylko żeby własną chrząstką wyhodowaną uzupełniać deficyty i urazy stawów. Ten projekt też rozpoczął pan profesor Dragan. Bardzo fajna rzecz, też rzecz, która no, zmienia podejście do medycyny. Własną autorską, opatentowaną technologią Uniwersytet Medyczny wspólnie ze szpitalem realizuje to zadanie. Szukamy w tej chwili pieniędzy, o tym też mówię, do wyposażenia doskonałego laboratorium. Potrzeba nam około 2 milionów złotych, żeby te środki się znalazły. Szpital inwestuje tyle, ile może, no bo poruszamy się w pewnej przestrzeni. Ponieważ mamy nadwyżkę finansową, to możemy w te fajne obszary inwestować, ale wszystkiego sami nie dźwigniemy. Rzeczy fajne kupiliśmy, bardzo nowoczesne rezonans w zeszłym roku. 10 milionów złotych. Rezonans to będzie służył i dzieciom onkohematologicznym, i innym dzieciom naszego szpitala, i dorosłym. Inna technologia urządzenia daje szansę na to, żeby jeszcze bardziej efektywnie potencjał ludzki naszych naukowców, lekarzy, innych pracowników wykorzystać przy bardzo doskonałej diagnostyce. Super rzecz. I tutaj i ministerstwo, które dało nam dotacje, i Fundacja na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową, i inni sponsorzy, którzy się zaangażowali, umożliwili nam tego typu ruch. Ja mówię o milionach, bo to trzeba zauważyć, że jedno urządzenie 10 milionów, a tych inwestycji potrzeb, żeby robić
nowatorską, doskonałą, wysokospecjalistyczną medycynę, no potrzeba każdego roku odnawiać park maszynowy, czyli kupować to, co się zużyło, nowe urządzenia, a też technologia tak postępuje szybko, medyczna, że jeżeli chcemy być z aktualną wiedzą medyczną, musimy w tą technologię inwestować, no i staramy się dobrze rządzić i inwestować właśnie. A efekty 2016 roku, no ja myślę, że na pewno zauważone. Ale nie siadamy, nie spoczywamy na laurach. Myślę, że przed nami dalsza praca. Ja mogę podziękować tylko i uniwersytetowi, i pracownikom swojego szpitala, bo to jest ich sukces, ich zaangażowanie, że tak wiele dobrych rzeczy w tym roku 2016 udało się zrobić. Szpital to ludzie i to są ludzie dla ludzi. To nie mury, no bo to mury to jest tylko miejsce, gdzie nas to wszystko zbiera do jednej gromadki. Cel jeden, zdiagnozować bardzo szybko wyleczyć. Także fajny zespół, ponad 3000 osób, to trzeba pamiętać, że to jest ogromny zasób ludzki. Tak, i to jest potencjał służący pacjentom. Ja bym marzył, żeby szpital stał pusty. Dlaczego? Dlatego, że wtedy bylibyśmy wszyscy zdrowi. Nie trzeba było się diagnozować i leczyć, ale to jest oczywiście marzenie utopijne. Wiemy, jak jest, wiemy, że są kolejki, więc będziemy się starali najbardziej efektywnie ten nasz potencjał dla pacjentów wykorzystywać. A troszkę szersza perspektywa. Co nas, pacjentów, czeka w służbie zdrowia w następnym roku, w obecnym roku 2017? No, czeka nas reforma. Mamy w tej chwili przygotowany projekt ustaw. My się z nimi zapoznajemy. One się zmieniają w konsultacjach społecznych. Nie wiemy, czy sposób finansowania się zmieni od 1 lipca, czy od 1 stycznia. Zapowiedziane jest od 1 lipca, natomiast zapowiedziana jest również likwidacja NFZ-u od 1 stycznia przyszłego roku. W jaki sposób ten sposób finansowania ma się zmienić? Ma być finansowanie ryczałtowe, czyli nie za wykonaną procedurę, tylko według danych, zestawień tego, co szpitale robiły w 2015 roku, ma być cały budżet pieniędzy, a my już tymi pieniędzmi powinniśmy sobie racjonalnie sami gospodarować tak, żeby najbardziej efektywnie można było pacjenta diagnozować i leczyć. Jak w każdym rozwiązaniu, wiele pułapek i wiele szans, wiele zagrożeń. My wyznajemy taką dobrą zasadę: zagrożenia omijaj, szanse wykorzystuj. Taką szansą jest to, że będziemy mogli wiele rzeczy robić pacjentowi bez konieczności przytrzymywania go na łóżku chorego. Bo dzisiaj można robić na kodzie resortowym, jak się tak śmieję zawsze, danego oddziału, a nie kwalifikacjami, ludzkimi umiejętnościami i możliwościami diagnostycznymi. To się zmieni, myślę, im plus dla pacjentów, bo będzie można w tej samej przestrzeni, w tym samym czasie więcej pacjentów za te same pieniądze i leczyć, i diagnozować. I tutaj ta idea nam się podoba. Martwimy się, że ten sposób ryczałtowy nie będzie różnicował jakości wykonywanych usług, przynajmniej na dzisiaj. I to jest takie niepokojące. Myślimy, że jednak tutaj myślimy w kategoriach osób zarządzających, że to jednak będzie uwzględnione, że ta jakość będzie miała wpływ na to, jakie pieniądze będziemy dostawali w kolejnych latach. I to będzie motywator do tego, co było naszym udziałem w roku 2016. Wysoka jakość, medycyna innowacyjna, medycyna, która otwiera nam drzwi na cały świat, także nie musimy już ze wstydem jeździć do świata i patrzeć, jak ktoś na świecie tą medycynę uprawia, tylko możemy pokazać, zobaczcie, my robimy takie rzeczy, przyjedźcie do nas, obejrzyjcie, jak to należy robić, nasi pacjenci są beneficjentami właśnie takiej medycyny naprawdę już na światowym poziomie. Dziękuję bardzo. Jestem o swoje zdrowie bardziej spokojna po tej rozmowie. Moim i Państwa gościem był pan Piotr Pobrotyn, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Dziękuję Państwu.